Dzisiaj zapraszam Was na filmik jubileuszowy z okazji roku kanału. Odpowiem dzisiaj na pytania, które zadawaliście właśnie pod postem. I pierwsze pytanie to jest, czy widziała Pani film Sojusz Spasienia? Co Pani o nim sądzi? Tak, widziałam film. Czekam również na serial. Myślę, że to jest ciekawy film i warto obejrzeć. Jednak dla mnie jest po prostu tam za dużo napisów i po prostu napisy na napisach. I jeśli ogląda się daną scenę, to ciężko skupić się na scenie, bo człowiek zaczyna czytać wszystkie napisy, wszystkie objaśnienia, zamiast skupić się na tym, co robią aktorzy. Drugie pytanie, jak zaczęło się moje zainteresowanie carską Rosją, to na wakacjach między 6 klasą a 1 gimnazjum. Byłam na wakacjach u dziadków, u których nie było internetu. I znalazłam na półce książkę Melchiora Wańkowicza, Kazi Mikołaja II oraz Rodziny Romanowych, z tego co pamiętam. Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie ta książka i zainteresowała mnie Wielkoksiężna Anastazja. I zaczęłam czytać książki właśnie o Wielkiej Księżnej Anastazji, o tym, czy przeżyła. Następnie się zainteresowałam postacią Rasputina i czytałam właśnie książki o Rasputinie. Kolejna duża monografia to właśnie była książka o Aleksandrze II Razińskiego. Aleksandr II, ostatni wielki car. I przeczytałam w tym czasie też biografię Mikołaja II. I chyba to właśnie były te pierwsze książki, które przeczytałam o Imperium Rosyjskim. Właśnie pierwsze postacie, którymi się tak interesowałam, to właśnie była Wielka Księżna Anastazja, Anna Anderson, która podawała się za Wielką Księżną, Rasputin i Wielki Książę Feliks Jusupow oraz Wielki Książę Dymitr Pawłowicz, Mikołaj II oraz właśnie Kaźń Rodziny Romanowych. Nie tylko Mikołaj II i Aleksandra, ale też kaźń Wielkiej Księżnej Elżbiety oraz Konstantynowiczów i kaźń w 1919 roku w twierdzy Pietropawłowskiej Wielkiego Księcia Pawła i też Wielki Książąt. To właśnie było bardzo, według dla mnie to było takie bardzo ciekawe, interesujące czytanie o tym. Później się zainteresowałam też arystokracją rosyjską, właśnie głównie Jusupowowie, Dołgorukowie, Szeremietiewowie. Kupiłam sobie książkę Pamiętniki Zofii Tołstoj, też bardzo, też właśnie przeczytałam. I jeszcze z tego co pamiętam, to właśnie pod koniec chyba gimnazjum albo na początku liceum interesowałam się postacią Czechowa. Kupiłam sobie listy, z tego co pamiętam to były listy, czy ogólnie Bunin, który napisał książkę o Czechowie, o jego relacjach z Czechowem. Chyba malarze rosyjscy to jeszcze była taka pozycja, która mnie zainteresowała, pierdwieżnicy i właśnie mój ulubiony, jeden z moich ulubionych malarzy, czyli Ilja Riepin, który malował obrazy takie historyczne. Właśnie pamiętam, że jeden z pierwszych obrazów, które utkwiły mi w głowie jeszcze zanim zaczęłam się interesować Imperium Rosyjskim, to była śmierć syna Iwana Groźnego. Bo to właśnie były takie jedne z pierwszych książek i w liceum pamiętam, że z ciekawości przeczytałam chyba wszystkie książki Lwa Tołstojata, takie ważniejsze, w tym Wojna i Pokój, Anna Karenina. Czytałam również Doktora Żywago. To już właśnie po tym, jak zafascynowałam się wojną domową w Rosji. Obejrzałam film Admirał wtedy i po liceum pojechałam na wycieczkę do Belgradu, gdzie spoczywa generał Piotr Mikołajewicz Wrangiel. Właśnie przeczytałam pamiętniki Piotra Mikołajewicza i w zasadzie to chyba było tyle. No i później na tych najdłuższych wakacjach założyłam bloga i teraz to w zasadzie tylko się, można powiedzieć, dokształcam. W sensie szukam jakichś nowych pozycji, szukam czegoś ciekawego do przeczytania i jakichś ciekawych tematów. Jeśli coś ciekawego znajdę, to podkreślam. I szukam informacji też w internecie, jeśli to jest możliwe. Kolejne pytanie to jest, skąd Pani czerpała informacje na temat rosyjskiego imperium na samym początku zainteresowania tematem i czy byłabym w stanie podać jakieś publikacje dla człowieka, który chce jeszcze bardziej zgłębić historię Rosji? To właśnie już jak wcześniej wspomniałam, książki, które
Tak jak już wcześniej wspomniałam, książki, które mnie zainteresowały na samym początku, w poprzedniej odpowiedzi trochę podałam, to właśnie jest tak. To jest Kazani, historia o arystokracji rosyjskiej. To właśnie jest bardzo ciekawa pozycja opowiadająca o końcu rosyjskiej arystokracji, o tym, jak żyli w czasie rewolucji. Częściowo też jest opisane, jak żyli przed rewolucją, jak ta rewolucja na nich wpłynęła. Niektórzy wyjechali do Francji, Ameryki, a niektórzy zostali w Rosji. Kolejna pozycja to właśnie jest Edward Radziński, Rasputin. I to też właśnie była jedna z pierwszych moich pozycji o Rasputinie. O malarzach pierwiedźwiernikach to przeczytałam książkę, jedną z pierwszych to właśnie był Richard Pipes. Rosyjscy malarze pierwiedźnicy. Jedna z moich pierwszych książek właśnie o Aleksandrze II, to jest Aleksandr II, ostatni rosyjski car Edwarda Radzińskiego. I jeszcze jedna książka, którą mi się udało znaleźć w rodzinnym domu, to właśnie też jedna z pierwszych, Mikołaj II, ostatni rosyjski car. I ją napisał Jan Sobczak. A resztę książek jeszcze w gimnazjum to jeszcze tak za bardzo nie było pieniędzy, także wypożyczałam z lokalnej biblioteki. Czy z lokalnej biblioteki, czy z biblioteki szkolnej, książki o Anastazji, o Rasputinie, książki właśnie rosyjskich klasyków. I jeszcze takie pytanie chyba na koniec osobiste bardziej. Ktoś właśnie zapytał się, czym się zajmuję oprócz prowadzenia tego bloga. To na razie zajmuję się studiowaniem, studiuję dziennikarstwo, także jest nic niezwiązanego z historią Rosji, czy w ogóle z językiem rosyjskim i kulturą rosyjską. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zrobimy takie Q&A, czy pytania i odpowiedzi, jak to brzmi po polsku.